Dzień dobry, moi drodzy, słuchajcie, sprawa jest naprawdę krytyczna, przyjaciele, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale Klucowi ostatnio totalnie odbija. Chłop ma coś w głowie, że nagle chce przyjąć całe palinowo. Piszecie mi to w komentarzach, moi drodzy, ja oczywiście was posłuchałem i dzisiaj będziemy musieli śledzić, moi drodzy, bardziej nie śledzić, ale zobaczyć to, co robi Kloc, moi drodzy, na serwerze. Skorzystamy z tego, że ja dzisiaj jeszcze Kloca nie widziałem, moi drodzy, więc jest szansa, że go jeszcze w ogóle nie ma. No i będziemy po prostu teraz tutaj chodzić i szukać wszystkich jego rzeczy. Może odkryjemy jakąś tajemnicę, moi drodzy. Też jak możecie zauważyć, moi drodzy, kupiłem kamerę, więc jakoś teraz w ogóle całego obrazu jest o wiele ładniejsza. Możecie napisać w komentarzu, czy wam się podoba. No i moi drodzy, teraz też chciałem wam powiedzieć, że na pewno będzie dużo streamów, więc wbijajcie na Twitcha, link jest w opisie, ponieważ na Twitchu jak już będę streamować, na YouTubie też, ale rzadko po prostu, bo na YouTubie są odcinki, a na Twitchu skupimy się na live'ach, no i tam będą lewiki głównie z Minecrafta, z nowej serii, więc naprawdę was zapraszam serdecznie, jest mega fajna seria też z Palionem i ze Szczypsonem, kurde, mega dużo osób tam jest naprawdę, więc tam wbijajcie, bo tam jest chyba z 15 nawet osób i są też takie osoby jak na przykład, nie wiem, Alcho, Peterson, więc możecie, moi drodzy, wbijać, bo na pewno chłopaków i niektórych kojarzycie. No i też koniecznie zostawcie łapkę w górę, ale teraz za tą kamerkę, ok? Łapa w górę i jakiś fajny komentarz i subskrypcja. Kto jeszcze tego kanału oczywiście nie subskrybuje, macie na to czas, dopóki nie poskoczę aż dwa razy, więc raz i dwa. I moi drodzy, przechodzimy do odcinka. Jak widzicie, ja mam potkę na niewidzialność, tylko jedną oczywiście, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że myślę, że jedna nam wystarczy na 8 minut i idziemy, moi drodzy, patrzeć. No, kurczę, no co w końcu robi Kloc? No, przecież to nie może być tak, że chłop ma w głowie, że jest w stanie zniszczyć całe palionowo, moi drodzy. No tak przecież nie może być, że on takie rzeczy jeszcze w ogóle... Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w ogóle mój brat jest klonem tak naprawdę, czyli się podszywał chamsko i perfidnie pod, moi drodzy, brata. No i to jest naprawdę już hit, więc tutaj też to wszystko trzeba będzie, moi drodzy, sprawdzić i jakoś, moi drodzy, zastawić, nie wiem, albo na to pułapkę. Nie wiem w ogóle, dlaczego on tak uwielbia Kloca. To jest rzecz, którą się miałem spytać Kloca, moi drodzy, ale może tego dowiemy się dzisiaj sami. Mam nadzieję, że tak, ale w tym momencie, moi drodzy, ja się znikam i, moi drodzy, no, wszystko ściągamy, żeby nie było nas totalnie widać, dam sobie tutaj łapkę i lecimy z tematem. Też w ogóle, moi drodzy, czekajcie, muszę sobie powyciągać też rzeczy, to jak już tutaj jesteśmy, to powyciągajmy to, bo to się zawsze, moi drodzy, może przydać. Okej, sobie to odłóżmy, to i to i to, no i dobra, i lecimy z tematem, to sobie muszę dać tylko do góry, bo wszystkie mamy. Lecimy z tematem, idziemy, moi drodzy, przeszukać wszystkie rzeczy Kloca, które mogą być podejrzane, a więc tak, tutaj. Spodnie Tora ma... Co? Ej, spodnie Tora, to jest pierwsza rzecz, którą zobaczyłem i ona wygląda w taki sposób, że już mam naprawdę dość wchodzenia dalej w ten domek. Przecież jak można spodnie Tora trzymać w takim miejscu? To jest podejrzane i nie wiem, czy to są te jego główne spodnie, których używa. Tu ma też jeszcze jakieś itemy, ale tu widzę, że takie bardziej pojedyncze, więc tutaj nic nie ma, a tu u góry też nic nie ma. Okej, spoko, ale zejdźmy na sam dół, ponieważ tutaj mam wrażenie, że chłop coś naprawdę ukrywa. Jezus święty, ile itemów. Ponad stak złota. Jest diament, jest dużo diamentów, jest, moi drodzy, są obrazy. Te obrazy mogą użyć do ukrywania czegoś. Aha, właśnie, żeby tutaj... Tu jest teraz jakiś magazyn! Jezus, jak książek, czekajcie, piszesz coś w nich? Co, kurde? Tu są jakieś, jakieś wiadomości do niego. Tu był w ogóle też strój, tu jest... Co to jest? Boże święty, co on ma za... Co to jest, moi drodzy? Ja to idę sprawdzić. Ja to idę sprawdzić, moi drodzy, bo to mi się naprawdę nie podoba. Ja muszę w ogóle poznać całą historię tych jego wszystkich tutaj rzeczy. Przecież dobra, to a na tej książce zapiszę Kloc po prostu. Okej, dobra, tu. Moc młota, musisz wiedzieć, że nie się to zostało. Co, kurde? Tu są w ogóle jakieś historie, które on... Kloca by za... Co? Gdzie wschodzi słońce? Jezus święty, co za... Co, kurde, tu są jakieś, moi drodzy, wskazówki tak naprawdę, które są w stanie nam powiedzieć? Dobra, nie, moi drodzy, to jest, mi się wydaje, za dużo, wiecie co? Tymi wskazówkami jesteśmy w sumie w stanie gdzieś dojść, ale pytanie gdzie? Dowiecie, gdy... Co to, kurde, jest? To są chyba wszystkie książki. Jesteś gotowy, a tu? To piramidy? Jaka piramida? Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Ale jest, wiesz, dobra, to jest chyba, moi drodzy, coś, co miałem do zrobienia teraz, znaleźć jakiegoś wieśniaka, który chce mu zabrać moce. Okej, to nie wiem, o co chodzi, moi drodzy, ale mamy jakąś sikierkę od niego ukradzioną, możemy przetestować, jak ona mocno bije, na dwa hity, kurde, owca, to jest dość dużo, to jest tak jakby, to jest tak jak miecz diamentowy najlepszy. Co? Nawet nie zenchantowany? Jakie to ma obrażenia? 7 niby. To ma 9,5, to jest to troszkę gorsze, okej. Wiecie co, ja mu to lepiej odłożę, żeby on się nie skapnął. Ja nie wiem, czy to było tutaj, chyba to nie było tam, więc może się skapnąć, że to się przełożyło, ale moi drodzy, no musimy uważać. Dobra, tam w tych książkach pisało, że ma się udać tam, gdzie wschodzi słońce. I teraz pytanie... gdzie wschodzi słońce tak naprawdę? Czekajcie, no słońce jest... Jezus, jest w najgorszym miejscu, ale dobra, ja... Co to jest?
Co to jest, moi drodzy, za wielki młot? Boże święty, co? Co to za syf? Nie, dobra, czekajcie, czekajcie, ja to muszę iść zobaczyć. Ja to muszę iść zobaczyć, bo ja naprawdę nie wierzę w to, że coś takiego... Nie, to wszystko musi być naprawdę jakiś mit. Ja mam wrażenie, że ten chłop chce przyjąć całe Palionowo i to po prostu za pomocą tylko jakiejś, kurde, głupiego młota i jakiegoś wdzianka obcisłego, bo tak nie może przecież być, że chłop przejmie całe Palionowo tak naprawdę. Nie wiem, no my nie jesteśmy teraz w ogóle... My jesteśmy bez szans, ponieważ w chwili obecnej... Czekajcie, czemu jest blok trawy? O kurde. Widzieli... Co? To jest takie przejście? Jedynie gdzie jestem, nic nie widzę. No tu jest drabina jakaś, dobra. O, tam jest jakieś światło, Boże święty, gdzie my jesteśmy teraz? Co to jest? Ja przepraszam, że ja tak mało mówię w tym momencie, ale jestem w szoku. Jestem w szoku, bo nie wiem, co to są za rzeczy. Pierwszy raz jedno oczy widzę i to wygląda naprawdę źle, moi drodzy. To naprawdę wygląda źle. Boże święty, co to jest za miejsce? To jest ten jego młot, ale... O co w tym wszystkim chodzi? Tu... Jesteśmy w tym momencie w kryjówce Tora, która jest ściśle strzeżona tak naprawdę przez niego przez cały czas. To jest jakiś portal? To jest portal? Nie, to jest wełna po prostu. O kurde. O kurde, moi drodzy, znaleźliśmy to. Znaleźliśmy miejsce, gdzie on trzyma swój strój. Ja tego stroju nie mogę dotykać. Na szczęście jestem na potecznej niewidzialności, więc jak on zaraz się pojawi na serwie, to nas nie zauważy. Ale... Jest ten jego strój, wiecie co, ja go nie mogę brać, bo on to od razu zauważy, że on zniknął. To są chyba jakieś nawet nie wiem w ogóle, nie wiem jak działa ten strój, bo on nie wydaje się na zwykły strój, którego można wziąć. Mi się wydaje, że on, żeby go wziąć, musiał coś zrobić. Tu jest w ogóle jeszcze jakiś wylot, dobra, co to jest? Nie, to jest zwykłe chyba wyjście. Ale moi drodzy, mam wrażenie, że ten młot w połączeniu z tym, że ten strój w połączeniu z tym młotem da naprawdę przerażający efekt. I za niedługo może tego Palionowa tutaj nie być, jeżeli on się tak dalej będzie rozwijać i dalej to będzie tak wyglądać. No to, moi drodzy, może być naprawdę ciężko, bo no ja nie wiem jak to widzieć, naprawdę, moi drodzy, ja w chwili obecnej w ogóle tego nie widzę, bo to, co się tutaj dzieje, to jest naprawdę jakiś syf. Trzeba temu jakoś zaradzić, w ogóle kto jest wysoko, ja muszę sobie flaki założyć, żeby w ogóle stąd zejść. Co to jest za statek w ogóle? Ej, nie, tu jest za dużo tajemnic koło tych rzeczy Kloca, moi drodzy, naprawdę, napiszcie w komentarzu, co Kloc, bo ja nie obserwuję, co on robi. Co robi Kloc, moi drodzy, jak wiecie, to piszcie w komentarzu, ponieważ to jest naprawdę jakiś dramat, że ten chłop po prostu jest w stanie przyjąć zaraz tutaj wszystko. To jest jakiś statek chyba piracki, tak? To co to w ogóle jest za armata, ty? Jaka armata fajna! Ej, dałoby się nią kierować w ten młot i wtedy trzeba być, moi drodzy, zniszczyć ten mod. Ja robię jakiś plan i trzeba ten mod zniszczyć. To jest moment, w którym ten mod trzeba, moi drodzy, zniszczyć. No i właśnie zobaczmy, to są skrzynki, to są jakieś skrzyneczki w środku, łajba pirocko. Zobaczmy, co my tutaj mamy, tutaj dookoła nic chyba nie ma, tu się nie da w ogóle wyjść. Tak, nie da się, ale to jest zwykłe drewno, czy jakieś lepsze? Nie mam siekierki, okej, ale zniszczmy. Szybciej się niszczy niż normalne drewno chyba. Okej, czyli to jest zwykłe takie drewno, tylko takie przeźroczyste, jakby takie duchowe, takie pirackie, ale duchowe. Ja nie wiem, czy to jest, napiszcie, czy to jest statek, nie no, jak myślicie, że to jest statek od Kloca, to jest w ogóle jakiś wieśniak, dobra, czekaj, halo? Co ty tu masz? Halo, oferta! Słaby. Kloc przejmuje Palionowo. Co? I to jest napisane na statku pirackim? Nie, moi drodzy, to mi się najbardziej nie podoba. Wiecie co? Ja idę osłabić Kloca, ale idę go osłabić w taki sposób, którego się naprawdę nie spodziewacie, ponieważ ten chłop jest inteligentny tylko na jeden sposób. On tylko myśli mięśniami. I to jest człowiek, który nawet jak jest torem i ma młot, nie użyje mózgu, moi drodzy, i to musimy wykorzystać, bo to jest nasz atut, że my myślimy głową, a on myśli mięśniami. Więc w tym momencie musimy wykorzystać jedyny atut chyba na chwilę obecną, jaką mamy, czyli łeb, i zrobić z tego sklep. I robimy to w ten sposób, że po prostu przemeblujemy mu siłownię do jakiegoś miejsca, gdzie on będzie mógł spaść w lawę. I ja nawet wiem chyba, jak to zrobić i wykorzystamy do tego właśnie tą lawę. Czekajcie, bierzemy wszystkie rzeczy z jego siłki i zaprowadzamy je w tamtym kierunku, okej? Czyli czekajcie, to może być jedyny inteligentny sposób, który może na to pomóc. I szczerze wam powiem, nie wiem, czy to pomoże, ale... O, ja wiem, co zrobimy! Mam lepszy pomysł! Mam najlepszy chyba pomysł, jak pozbyć się jego w ogóle młota. Ja wale... O Jezus święty, ale jestem geniuszem. Dobra, ale do tego potrzebujemy mieć, moi drodzy, lejek. I do tego potrzebujemy mieć właśnie wiadro, ale wiadro mamy, więc git. Potrzebujemy mieć do tego, moi drodzy, lejek. I w tym momencie naprawdę wydarzy się coś niesamowitego. Zobaczcie to. Ale, no nie, jak to zobaczycie, to nie uwierzycie, że na to teraz wpadłem. Dobra, okej, czekajcie, musimy sobie gdzieś wylać tą wodę. Tylko tak, żeby nie wyzałomić całego. Dobra, mam lawę, okej. Tyle chciałem, tylko lawy naprawdę nie chciałem więcej, bo ponieważ zrobiłem, moi drodzy, coś takiego, tylko potrzebuję właśnie lejek. I ten lejek posłuży, moi drodzy, tylko...
Czy to tak będzie działać, Jezus Święty, nie, czy to tak będzie działać? Oby to tak działało, dobra, trudno. Musimy to sprawdzić, inaczej się nigdy nie dowiemy, okej. Teraz tak, lejek. Lejek, ja potrzebuję lejek, do tego jest potrzebne żelazo, prawda? Tu nigdzie nie ma żelazo, musimy iść na dół. Ponieważ, moi drodzy, zrobimy coś takiego w ten sposób, że zrobimy tak jakby... Kurde, jakby to teraz powiedzieć. Zrobimy to w ten sposób, moi drodzy, że zrobimy lejek, który zaprowadzi go, który zmusi go do wyrzucenia jego itemów. Tylko teraz tak, jak się robiło lejek? Lejek się chyba robiło w ten oto sposób, tak? Nie, nie w ten sposób. Kurde, jak się robiło lejek? Jest, lej. A, skrzynka jest w środku, okej, dobra. Skrzynka tu nie jest żaden problem. Mamy drewno, no tyle nam wystarczy idealnie zresztą. Więc bierzemy sobie jedną idealnie skrzyneczkę. Pyk, dobra, tutaj skrzyneczka i tutaj... Okej, mamy lejek, dobra, jest. Teraz ja muszę sprawdzić, moi drodzy, czy to tak na pewno działa. Jeżeli postawimy sobie na przykład klocek, czekajcie. To trzeba wszystko poprzetestować, ponieważ tutaj jakiś w ogóle łopatą wykopany, dobra. I teraz to zniszczymy, czy to się utrzymie, okej, utrzymie się, jak wrzucę tu i ten wypadnie? Nie wypadnie, kurde! Ale jest chyba jakiś sposób, żeby to tak zrobić, żeby to wypadło, bo plan jest ogólnie taki, żeby to dać nad lawą. Zobaczcie, zobaczcie, ja wam to pokażę, jakbym to chciał zrobić, ale to chyba tak nie zadziała, kurde. To chyba tak, moi drodzy, nie zadziała, chociaż dałoby się chyba to jakoś inaczej zrobić, żeby dać przed jego domkiem lawę, jakoś tak inteligentnie. A ja wiem, co możemy! Jeszcze lepszy pomysł mam! Dobra. Potrzebujemy tylko mieć flaka w łapie w razie czego, okej, lecimy. Przepraszam, że to, moi drodzy, robię akurat tym, ale trzeba, dobra, teraz lecimy mega szybko. Gdzieś na tą odległość dobiega flak, okej. I teraz tak, tutaj musimy zrobić coś takiego. Jakby to teraz zrobić? Kurde! Jak ja stąd wyskoczę właśnie wtedy, bo ja tutaj mam w planach wylać lawę. Jak to zrobić? Dobra, zrobimy to w ten sposób. Zrobimy to w ten sposób. Tutaj walniemy lawę. Okej. To teraz wszystko będziemy tutaj, moi drodzy, niszczyć, dobra. A tutaj się boostujemy do góry. I zrobimy to, moi drodzy, w ten sposób, że chłop po prostu, jak będzie tutaj chciał, zaraz tam zrobimy pułapkę, żeby po prostu wrzuć tutaj, no nie wiem, to jest takie zagranie na idiotyzm tak naprawdę, nie? Że na kloca właśnie, bo on jest taki troszeczkę głupi, więc jest szansa, że on w to uwierzy wszystko. Tylko czy to się właśnie, o, nie. Nie! Zniszczyło nam się! Boże, musimy iść po następną lawę, Boże, ale nie wart. Ale dobra, robimy to. To na luzie. Czekajcie, jeszcze jedna lawa. I teraz musimy zbejtować kloca. Prawda jest taka, tylko ja się boję, żeby mu się ta siłownia nie spaliła, bo to będzie już dramat. Ale ta lawa będzie dość nisko, więc chyba chill. Okej, więc robimy to tak. Dobra, zróbmy to już w tym miejscu. Wylejmy to, okej. I teraz tutaj to trzeba zamurować. I robimy takiego baita, że dajemy tutaj coś takiego i tutaj musimy dać tabliczkę i tutaj musimy dać dwa handla, okej. Nie, nawet tak handla, o! Lewitujący hantel i teraz dajemy mu takie coś, że on, żeby zyskać lewitujący hantel, wrzuć część stroju bądź młot właśnie tam. Dobra, i wiecie co, to jest takie granie na idiotę, naprawdę, ja wiem, nikt by się z was na to nie nabrał, ja sam bym się na to nie nabrał, ale kloc to jest półmózg, to jest po prostu, moi drodzy, półmózg i jest szansa, że chłop w takie gówno uwierzy i naprawdę, to jest naprawdę szansa, ponieważ kloc nie myśli racjonalnie i to jest jedyny moment w tym momencie, w którym możemy to sprawdzić, czy on ma naprawdę jakiekolwiek IQ, ale dobra, potrzebujemy do tego na pewno jakąś tabliczkę, więc zrobimy sobie tą jedną tabliczkę właśnie teraz, bęk, tak się robi tabliczkę chyba, tak, na pewno tak, okej. Rozdziel się, okej, mamy cię trzy tabliczki. Ale nam jest potrzebna tak naprawdę tylko jedna i będziemy musieli, moi drodzy, czekać na reakcję kloca. Więc tak naprawdę, teraz walimy tabliczkę w tym momencie i... Poteczka na niewidzialność mi się już w ogóle skończyła. No działamy pod lekkim ryzykiem, bo nie mam już drugiej niestety. Dajemy tą tabliczkę i okej, teraz tak. Aby zyskać mnóstwo hantli, wrzuć tutaj młot bądź strój. Okej, okay, jak on tu wrzuci, się odbije i się spali. Ja wiem, że to jest zagranie na idiotę, ale kloc, ale naprawdę kloc nie myśli, moi drodzy, racjonalnie. I to jest jedyna szansa, żeby to sprawdzić. Ja się, moi drodzy, idę gdzieś schować. Jutro w ogóle będę chyba musiał porozmawiać na poważnie z klocem, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa. No i, moi drodzy, w tym momencie bardzo dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję serdecznie za ten odcinek. Koniecznie wbijajcie na Twitcha, subskrybujcie kanał i widzimy się, moi drodzy, jutro. Mam nadzieję, że w jakiś sposób po prostu pokonamy kloca. W ogóle te pioruny to chyba on wywołuje cały czas tym młotem. Do zobaczenia, elo, pa!